Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem pan Radowic. W dzisiejszym odcinku będziemy startować z pasa numer 24 w Amsterdam. A więc dołączę sobie światełka do lądowania strobla i ty też sobie dołączmy. Wyłączmy sobie paksy. Sprawdźmy sobie załogę. Sprawdźmy sobie takeoff config. Czas na TIRA. Terrain radar. Radar pogodowy. No. Dobra. Radar się zgadza. I tym sposobem uznają, że jesteśmy gotowi do wystartowania. Wpuszczamy hamulec postojowy. Nadajemy trochę mocy i wjeżdżamy na pas. Approaching 2-4. Left near, right near. On runway 2-4. Aktualnie kapitan statku by się zapytał pierwszego oficera, czy ready. On mówi, że jest ready. Więc chrono i N1 stable, Manflex CC8 set, SRS, climb navigate bro. Mamy silny wiatr od przodu, załączę sobie autopilota. I zobaczmy, jak ładnie to wszystko wygląda. Uzyskujemy pozwolenie na wzlot na wyższą wysokość po identyfikacji, na przykład na 2.4.0. Na razie dostaniemy. I runway turn off lights wyłączamy sobie. A właśnie, szczypaczki sobie musimy włączyć, zgadza się pan. Nam przypomnę, to znaczy pan na samochód nam przypomnie. Jeszcze nie, teraz przyjeżdżę na 6000, no nie. Bending Bayro, no dobrze. No i no jak, a już teraz nie zobaczę. No i wydawało mi się, że miałem ustawione na 6000. Czy widocznie mój program? No na 6000 miałem ustawione, ale jest trans altitude jest na 5000, tylko ja po prostu ślepy jestem, nie? Nie widziałem.
zminimalizowaną grę, to coś klatki na sekundę zaczęły spadać. Może na tyle, że Amsterdam jest dość dużym miastem, jednak. Dobra, spoiler disarm można sobie już zrobić. Rain radar możemy sobie wyłączyć. I na nim sposobem wystartowaliśmy, drodzy Państwo. Silne wiatry tu wieją w Amsterdamie. Seatbelt signs off. Dzisiaj coś jakoś mniej klatek jest niż ostatnio. Co to się stało? Dobra, my się rozpędzamy. Światełka jeszcze raz sprawdźmy wyłączone są. Potem się dziwi, z czego są takie małe klatki na sekundę. Ech, to widzicie, drodzy Państwo, ile budynków się generuje. Mówię, no tu w okolicy Amsterdamu są dość mocno zaludnione. Ostatnio było tak pięknie. No miejmy nadzieję, że to jest tylko tak chwilowo. To do naszej wysokości przewodowej. Czyli jest to 5100. Dajmy je zamknąć pasażerom. Znamy się od Amsterdamu, widzę, to się płynniej zaczyna robić. No już zupełnie płynniej się zrobi. No, przechwaliłem chyba.
Dobra. Może to coś pomoże od razu. No dzisiaj jest nie tak. No ostatnio tak pięknie wszystko działało, a dzisiaj nie. Nie wiem, czy to zależy, że wtedy nacięliśmy w nocy, a teraz to ci mówię. Nie wiem. Się wznosimy. Już myślę, że rozwiązałem te problemy z tym FPS-em najpierw. Ale widzę, że nie. Ewentualnie może jeszcze przycinać to moja kamerka, bo ostatnio odcinek Switchplay'a był nagrywany bez kamerki. Znaczy na ostatnie łzy, ale ogólnie mi chodzi o ostatnią serię całą. To była nagrywana bez kamerki, wtedy jakoś o wiele lepiej wszystko miała. W następnym odcinku to sprawdzimy. Czekamy aż osiągniemy Crossing Altitude podczas naszego lotu. Jeszcze nastąpiła ciekawa ścinka programu do nagrywania. O, druga ścinka programu do nagrywania. Co to się dzieje, drodzy Państwo? Coś to mi nie pasuje. Mam nadzieję, że wszystko się płynnie nagrywa.
Dobrze, i w tym momencie osiągamy naszą wysokość przelotową. Ladies and gentlemen, from the cockpit, just to let you know, we've reached our cruise level and we're not anticipating any major delays, so hope to have you at your destination on time as planned. As the cabin crew make their way around the aircraft, please make sure the aisles are clear of any items, and I'm ready to free sit back, relax, and enjoy the flight, thank you. My osiągamy prędkość przelotową jeszcze. Proszę drodzy Państwo, więc w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.